Niestety to nie był idealny bieg, ale jestem z siebie zadowolona, weszłam do półfinału. Może miałam jakieś ciche nadzieje na finał, ale to by trzeba było naprawdę zrobić bieg życia. Zrobiłam swoje, uważam. Taki wynik przeciętny mój. Nie jest to życiówka, ale to jest po prostu zrobiona moja robota. Tyle, co mogę powiedzieć na ten temat odnośnie mojego biegu. Tak, na pewno jest to przełomowy moment. Zrobiliśmy z dziewczynami dobry wynik w sztafecie i też mnie to troszeczkę podbudowało. I też otworzyłam się na to bieganie. I tak mówię, tak mój trener powiedział, że będę biegała teraz cały czas w tym sezonie. Już będzie łamana bariera 11.70 i tak jest. Tak jak trener powie, tak zawsze jest, więc ja mu wierzę po prostu. Rywalki są mocne, a szansa jest zawsze, można tak powiedzieć. Medal leży na ziemi, tylko trzeba się po niego odpowiednio schylić. Także myślę, że wszystko jest do zrobienia, a zmiany z dziewczynami naprawdę nam dobrze wychodziły i nie ma co zapeszać, ale jest dobrze. Biegamy na pewno inaczej, ale mamy ze sobą bardzo dobry kontakt, bym powiedziała. Raczej to jest taka przyjaźń, można powiedzieć, w jakiś sposób, bo od dziecka się znamy. I naprawdę, no jest na pewno dla mnie wzorem, bo robi to fenomenalnie, naprawdę. Jest to super bieganie w jej stylu.